No hello, dzieciaczki, witam serdecznie, tutaj Hanta i kontynuujemy sobie Dishonored. Miałem się nie przedstawiać, cholera, w kolejnych odcinkach, dobra, nieważne. Dishonored 2, wybaczcie tą taką przerwę kilkudniową na kanale, ostatnio w ogóle było ciężko z filmami, ale raz, że tam trochę załatwień, a dwa, przeziębiłem się na weekendzie, a jak to wiadomo, jak facet jest przeziębiony, to po prostu jest stan, w którym on umiera. No i generalnie nie dałem rady nic nagrać. Jeszcze trochę mam gardło takie lekko przytkane i czasem mogę trochę nosowo mówić, ale teraz zakrztusiłem się czymś, czekajcie. No i powinno być lepiej. Okej. Więc co, dalej ciśniemy Dishonored. Czy my w ogóle mamy jaką mapę? Mi się wydaje, że my żadnej mapy tutaj nie mamy. Dokumenty, mapy. Cesarskie. O, jest, ale to jest mapa tego konserwatorium, czyli już właściwego budynku, ale nie mamy mapy okolicy tutaj w ogóle. Ale dobra, przez ten budyneczek tutaj przelazłem ostatnio. Aha, problem polega na tym, że nie mamy za bardzo... tak się skacze, musiałem sobie przypomnieć kontrolki. Nie mamy za bardzo, słuchajcie, mocy. Okej, dobra, złapałem się, chociaż nie powinienem tego móc tak zrobić. Okej, tutaj za to mamy tych świstaków całych, tak? Mamy tych całych... Jezu, jak oni się nazywają? Nie pamiętam. Ale wiecie, chodzi o tych bandytów całych. A, zapomniałem, że w tej grze akurat staram się nie być wykryty, tak? Dobra. Oni nas usłyszeli, bo sobie stąpam bardzo głośno. Pytanie, czy mogę sobie domino tutaj walnąć? Dobra. No, żeby ty mnie tylko nie widziała. Nie wiem, czy mam za mało tego, czy... Czy stoję za daleko? Mogę mieć za mało mocy. Spróbujemy sobie to zrobić. Oj, nie tak. Ale dobra, czekajcie, spróbujmy to zrobić tak. A czemu nie mogę jej? What the fuck? O ty gnoju, to są te, to są wiedźmy. Ja myślałem, że to są, kurwa, że ten gang cały wyjców. O, a to są wiedźmy, no dobra. Pozabijałem. Shit. Wiesz, tak podchodzę i patrzę, jakąś dziwną twarz ma, o co kaman, nie? No dobra, trudno. Spróbujmy sobie wleźć tam do góry jeszcze. Ja nie wiem w ogóle, w którą stronę teraz poszedłem, szczerze mówiąc. Tu jest ta babka, która pisze na maszynie, czy jestem od tyłu budynku tego pierwszego, w którym byłem. O właśnie, czyli tu sobie... Kurde, mi zalatuje... Tak i... Gardło mi się blokuje. Tutaj są te drzwi, przez które już przełaziłem. Dobra, czyli tutaj było tylne wyjście i wiedźmy na mnie czekały, ale na szczęście je zaskoczyłem. No i dobra. Możemy sobie pójść w tą stronę. Niestety nie mam za bardzo mocy i nie wiem, co zrobię. Dobra, jak sobie tu skakałem troszeczkę, żeby, wiecie, jakoś tą grę usprawnić, no bo wiecie, grafika już jest taka, jaka być powinna, natomiast coś sama gra robi takiego, że... No właśnie, tutaj chciałem sobie wejść. Wyglądasz świetnie. Enrico prosiłby przekazać ci pozdrowienia. Ten barani łeb może raczej skoczyć z mostu. Masz może coś dla mnie? Srebrną papierośnicę, tak jak się umawiałyśmy. Nie, posłuchaj, nie będę więcej kraść. Mam szczęście, że znalazłam posadę w świetnym miejscu w Karnace. Nie mogę stracić tej pracy. O, naprawdę? Lubisz być służącą? Sprzątać i odkurzać? Pachnie tam lawendą i starymi meblami. Nie jak w dzielnicy, gdzie zęby robią się szare od sadzy. Czy tak powinnaś się wyrażać o miejscu? Co? Ha! Idealnie. W idealnym momencie. Uciekła? Uciekła. Cicho. W
W idealnym momencie, bo ja już tą scenę widziałem. O właśnie, teraz było takie przycięcie i nagle kurwa na pół sekundy. Nie wiem, z czego się to bierze. Już powłączałem wszystkie jakieś takie opcje, które mogłyby na to wpłynąć. Zrobimy sobie przerwę teraz w grze, ale właśnie popatrzcie, jakaś tam synchronizacja pionowa, rozdzielczość adaptacyjna, to wszystko jakieś potrójne butworowanie i takie. Wszystko wyłączałem. To są właśnie te rzeczy, które mogą to zrobić. Ustawienie zbyt wysokiego limitu może wpłynąć na wydajność gry, nagle spadki liczby wyświetlanych klatek obrazu. No właśnie, więc specjalnie też zniżyłem ze 120 do 60 klatek, bo tylko w tylu nagrywam, więc sobie to obniżyłem. Tutaj są też te rzeczy poobniżane w miarę, żeby właśnie nie było jakichś tam niepotrzebnych rzeczy, ale cholera jasna. A nie chcę na razie zmieniać tutaj w ciągu odcinka. Nie wiem po prostu skąd się to kurwa bierze. Ale się takie rzeczy zdarzają. No, generalnie jak biegałem sobie tutaj próbując zostawić grę, to widziałem tą scenę i ona po prostu by ją zrzuciła tam na dół. Więc mamy dobry uczynek i wiecie, uratowaliśmy dziewczynę. Natomiast tu jest bardzo... Tutaj jest bardzo dużo tych... Ashworth jest gdzieś w cesarskim konserwatorium. Wow, co się dzieje? Oh fuck. Dobra. Oh shit. Jak to się wydarzyło? Wiem, to ta co ją ocaliłem tak zrobiła, tak? Ale głupia cipa. No dobra. Trochę jest to niefortunne bardzo. Ocaliłem jej życie, bo ona by została zabita. Ale postanowili, że zamiast tego, zamiast mi podziękować, to ona po prostu stwierdzi, o, idźcie ją kurwa zabić. Więc sama jest sobie winna po prostu. Skoro tak chce, to już sobie tutaj zobaczymy. Możemy jeszcze, no nie możemy jeszcze jednej rzeczy zrobić z tego względu, że nie mamy mocy na to, żeby je wziąć, wyeliminować. Obydwie, powiedzmy, jak to się nazywa, żeby je wyeliminować, wiecie, poprzez domino i na przykład jakąś strzałkę usypiającą, chociaż mamy dwie, ale walić to. Wykupiłem sobie to mroczne bliźnie, ale jeszcze tego nie chcę używać, znaczy nie wiem do końca jak to działa. Być służącą? Sprzątać i odkurzać? Pachnie tam lawendą i starymi meblami, nie jak w dzielnicy tu, gdzie się szare odsadzę. Tak powinnaś się wyrażać o miejscu, z którego wyszłyśmy, Beaty. Jesteś już za dobra na uliczny pył. Jeszcze zobaczymy! No i... No i tylko czekałem, aż ją po prostu zepchnie. No jest tutaj. Tylko pytanie, to całe ustrojstwo, to ono zaczęło strzelać. Ciekawe, czy ono zaczęło do niej strzelać, czy do kogo, cholera jasna. Dobra, tam są krwiogzy. Musimy sobie rozkminić, gdzie my w ogóle jesteśmy. Aha, gdzie chcemy iść, bo mamy tutaj, o właśnie, mamy tu kolejne rzeczy, na przykład jest amulet. Pod nami jest budynek, w którym chyba już byliśmy. Mi się wydaje, że my tu już byliśmy, tylko nie... zrobimy sobie... tak. No właśnie, ja tu już byłem, bo to jest ten cały bar, w którym... No właśnie, w którym oni wszyscy nie żyją. No nie wiem, jeżeli kojarzycie, dlaczego może się tak dziać, że to są takie okazyjne po prostu... No tak jak teraz. Nie wiem, czy to się coś doładowuje, kurwa. To jest głupie, bo wcześniej to się wcześniej nie zdarzało. Na poprzedniej karcie, więc jeżeli macie jakieś pomysły... No kurde! Przecież to jest niemożliwe. To dajcie mi znać po prostu w komentarzu, co powinienem zrobić, żeby tak nie było. A, spróbujmy wejść tutaj. Jest ich strasznie dużo. Holy shit, tam ktoś jest. A, dobra, przepraszam. Pamiętam już, faktycznie ja też tutaj byłem. Ała. Czy mamy jakieś bełty? Jest wyjący. Nie mamy zapalających. Mamy granaty. Cuda. Mówiłem wam,
że to wszystko źli ludzie. Okej, więc tutaj widzieliśmy jakiegoś takiego zombiaka, nie? Generalnie gnojek pogryziony przez krwiogzy i mocno gdzieś tam pozmieniany. O, tu jest ten spaczony amulet. Pozmieniany przez nie stał się takim kurwa chodzącym zombie. Rzucimy tu jeszcze jeden. Świetnie. Wiecie, tak raz, że krwiogzy pozabijamy, ale przede wszystkim gniazda i one już nie będą się generować. Tam jest jeszcze jedno. Dobra. Już sobie już to potniemy tylko. I możemy pozbierać, co pozostawało. Jebane robale. No, tutaj sobie na przykład coś płynęło, ale jakoś tak niefortunnie nic się nie podpaliło więcej. Dobra, pozbieramy. No, natomiast... weźmy normalnie na razie to. Albo po prostu to. O, to jest ten gniazdostróż. Okej, faktycznie było coś takiego, że jak one sobie już uwiją gniazdko w takim gościu, to była ta aszłowca. Jak oni sobie uwiją gniazdko i ten się, wiecie, zmieni i tak dalej, to później może się stać właśnie strażnikiem gniazd i po prostu będzie takim zombie walczącym, broniącym gniazda. Gdzieś znalazłem kod do tego, tylko nie pamiętam, czy ja tutaj gdzieś coś mam napisane. Jest, kod do sejfu 470. I pamiętałem kod, ale nie chciałem po prostu tak, wiecie, że go znikąd sobie wziąłem z powietrza. Więc to sobie otworzymy. Po prostu to pomieszczenie już zrobiłem kiedyś. Jak wiecie, jak ustawiałem grę. Mamy dużo pieniążków, ale to w sumie tylko tyle. Spaczony amulet dostaliśmy, tak? Zobaczmy go. Co to za ten? Tu jest jakieś płynne zdrowie. A co mi to... Chyba to, tak? Wrogowie częściej budują atakami dystansowymi, ale przeciwnicy lepiej cię widzą. Dobra, tego nie chcę. Jak mam to... Jak się to rozwalało? Otwórz amulety. Poświęć kościane amulety, rozwalimy sobie ten. Nie chcę tych wszystkich jakichś tam popaczonych robić. Szkoda, że tych run nie możemy jeszcze tworzyć. Maszyna do pisania. Ok, jeszcze jakieś pieniążki tu są, to weźmiemy. Dwa jebane krzesło, no. Pozwala mi chodzić normalnie. Wykreślona kombinacja do sejfu. Jestem pewien, że widziałem, jak jeden ze studentów spisywał podczas wykładu kombinacji do mojego sejfu. Ten wychuchany dyletancik, który chce zrobić karierę jako dziennikarz. Podstępny dupek. Wybrał sobie odpowiedni zawód. Jego snobistyczny kuzynek ma w pobliżu sklep czarnorynkowy, to chyba rodzinne. Muszę teraz poprosić Margaret, by zmieniła kombinację do sejfu. Ale nie zmieniła. I faktycznie, my to na czarnym rynku chyba znaleźliśmy. No i tu jest coś, jakiś tam wykład. Czyli co to uczelnia była? Strasznie dużo kasetek. Ciekawy jestem, jak oni się tam dostają. No, ale niech będzie. Ale wiecie, popatrzcie, jakie tu są ogromne po prostu... W ogóle coś jest. Piętro tu jest. Nice. Tego nie wiedziałem. Pieniądze. To sobie weźmiemy. Świec nie potrzebuję. Pytanie, jak ten gość tu wchodził w ogóle, nie? Gruszka. A, też coś tam, jakieś piosenki czy coś. Wschodni kraj jest Diger Dial. Okej, to tylko mi pieniądze dało. Miałem nadzieję, że to będzie mapa po prostu, ale widzę, że nie. Coś tutaj strasznie dziwny dźwięk wydaje. Tu nie przejdziemy, nie? Zabity dechami. Co taki dźwięk wydaje, cholera? Nie wiem. The Crown Killer is watching. Okej. Dobra, nie wiem co. Tam mamy wejście do konserwatorium. Musimy sobie zrobić szybki research. Tu mamy jedną osobę. Tam mamy następną. Tam mamy generalnie sporo ludzi.
I tu generalnie ktoś jest i po tej stronie też jest sporo. Przydałoby się najlepiej wyłączyć to główienko. Tylko gdzie to jest? To jest podłączone tutaj, tak? Nie wiem, czy na drugą stronę da się jakoś przejść. Chyba tak, bo tam widzę jakiś balkon. Tam też jest jakiś balkonik, dobra. Ja może sobie zrobię szybki zapis. Aha, nie mogę jak stoję na balustradzie pewnie. Dobrze. Patrzcie, i teraz nagle nie ma tych, kurwa, ścinek, nie? Ale widzę niekiedy takie... jak to się nazywa? No, od tego. Od synchronizacji pionowej, a właściwie jej braku. Takie paseczki. One nie są tutaj mocno irytujące, na przykład w Assassin's Creed Origins, tam jest to dopiero mocno irytujące, ale powiem wam, że Assassin, bo ostatnio sobie grałem, bo dalej mam go na kompie, ostatnio sobie grałem, tak, porobić jakieś tam poboczne misje i kiedyś mam nadzieję nagrać wam dodatki do tego, ale może jeszcze chwilę z tym, a teraz mam jakieś tam inne pomysły, inne rzeczy do nagrywania. Okej, okay, chyba mnie pocięły, więc się wyleczę. Jakieś ciało. No, więc sobie grałem w Originsa znowu, robię jakieś tam, wiecie, czyszczę mapę po prostu i... Okej, okay, tu jest coś, coś tu jest niedograne mocno, bo widzę jakieś białe światło. Grałem sobie i po prostu tak miodnie to wygląda, tak to super działa. O, strzałka usypiająca. Zawsze z nocy znowu słyszałem te odgłosy, ale nie otworzę kufra, dopóki on tam jest. Nie mogę nawet zmusić się, by spojrzeć, a powrót do mieszkania nie wchodzi w grę, bo zajęła je najwyższa straż. Jedno lekkie pchnięcie, szturchałam go mocniej setki razy, ale uderzył się w głowę i uszło z niego życie. Co za pacan. Nie nadawał się już do niczego już w dniu, w którym go poślubiłam. Aha, okej. Okay. Zaraz po tym, jak zginął, było nawet nieźle. Więcej żarcia dla mnie. Potem zaczęło cuchnąć, to w jego stylu, dręczyć mnie zza światów, no ale dobra, to był tylko smród. A teraz te hałasy, których nie umiem wyjaśnić. Raz wydaje mi się, że to jego duch przybyłby się zemścić, a za chwilę jestem pewna, że po prostu szczury robią sobie dom z jego truchła. Wczoraj krzyknęłam cicho, ale hałas jeszcze bardziej się wzmógł, jakby trup miał zaraz wyskoczyć ze skrzyni. Nie jestem pewna, ile jeszcze zniosę. Aha, i się po prostu zaćpała, czy uśpiła na śmierć. Gdzieś powinna być skrzynia z nim, ta? A, o, tutaj. No to krwiogzy po prostu sobie go zainfekowały. Chyba, że dopiero teraz. A, ciul to wie, dobra. W każdym razie tutaj nic nie potrzebujemy. No, to można było otworzyć też, fajnie. I tu możemy sobie wyjść na balkonik. I stąd mamy całkiem blisko na to dziabongostwo. Mogę sobie zrobić to tak. A mam jakiś kluczyk? No chciałbym. Przeprogramuj, tak. Oj, oj, oj! Niedobrze. Niedobrze, panowie, niedobrze. Teraz wszyscy zginiecie. He, he, he. Znaczy, leży tutaj. Widzę, że się kończy pomału paliwo w tym. Jebane, to jest genialne. Dobra, fajnie. Niech mnie ściśnie. Niestety zbiornik trzeba by było wymienić. Rzućmy sobie go. Kurde, szczury jak się tam dobrały do niego. Holy shit. Aha, jak przybliżę to słyszę... Oh shit, jak go wcinają. Holy moly! Kurwa, to było niezłe. Teraz trzeba by tylko zdobyć kolejny zbiornik i po prostu ich tu wytłuc tym. Bo jest ich po prostu stanowczo za dużo w tym miejscu, żebym ja miał sobie jakoś tam się przeciskać między nimi. Pytanie tylko, jak mam zabrać kolejny zbiornik? Gdzie one są? Tu jest ten pusty. Tu jest pusty. Ale gdzieś widziałem pełne. Tam widziałem pełne na pewno. A jeszcze bramę trzeba by przeprogramować. Albo ją wyłączyć najlepiej. Dobra. O Jezu, nie to chciałem.
Magiczny wzrok, nie. Można by domino zrobić. Ale muszą akurat tu przechodzić, bo... chyba są troszeczkę za daleko. Dobra, tego jednego mamy. Trzeba by poczekać, aż jakieś inne ziomeczki tu podejdą. Ewentualnie tutaj gdzieś idzie jeden, tak? Dobra, mamy dwóch. Przydałby się jeszcze ktoś, bo mamy teraz ile mamy? Trzy chyba osoby możemy. Już tak rzadko gram teraz, że nie pamiętam. I tu trzy osoby. Jeszcze jedna by się przydała. Nie wiem za bardzo, jak tutaj to rozegrać, bo trochę daleko mamy wszędzie, nie? Trochę, kurde... Fajnie, że na ten balkon, z tego balkonu wcześniej przeskoczyłem, a teraz już nie mogę, nie? Najebista sprawa. No, tutaj też za daleko. Dobra, wiecie co? Zrobimy to inaczej. Zrobimy sobie to tak. O, właśnie. I... Wow, dobra. Tu coś przestało teraz działać, tylko nie wiem, czy to nie ta moja maszyna czasem. Jak mam tą butlę umieścić niby tam? To chyba ta maszyna przestała działać, ale przecież nie umieszczę tej butli u góry. Nie ma takiej opcji. O, tu możemy się przecisnąć niby tą kratką. W sumie to tak, tylko że ja mam wrażenie, że jeszcze sporo tutaj jakichś amuletów mogło pozostawać. Na przykład tam jest jeden. Bo reszta jest w tym konserwatorium, czy jak to się nazywa, ale tam mam jeden amulet. Ja bym go chciał jednak zebrać. Tu jest zamknięte, ale przez tą kratkę chyba powinniśmy się cieniem przecisnąć. Spróbujmy zrobić to. Nic konserwatorium, gdzie prowadzono jakieś prace. Co się tam dzieje? Gdzie jesteś? Kurde, no. Nie ukrywać tam. O to mi chodziło właśnie. Jakiś pies zaczął w ogóle szczekać, nie? Te są dobre. Wychodź, gdziekolwiek jesteś. Dobra, musimy się jakoś spróbować przecisnąć. Gdzie ten mój cień jest, cholejpka? Spacer cienia, o właśnie. Przejdziemy sobie tutaj delikutaśnie. Co by nas nie zobaczyli. Okej, tam mamy dwóch ziomeczków znowu. No nie idzie wrzucić tego tam do góry, czyli ta maszynka tak jednorazowo tylko mogła. Bo ciężko naprawdę by było. Okej, zróbmy sobie boczny wzrok. Nie. Nic nie wiesz, nic nie widziałeś. Dobra, ten drugi jest tu. Jakbym sobie tylko domino odpalił. I teraz na tego też. A precedens co? Dobra, tutaj mamy w ogóle jakieś rzeczy, ale tylko niestety życie. Oh shit! Co? Wracaj tu! Daję pięknie! O, pięknie, dobra, oni powinni... Czemu nie chcesz... Idź spać! Nie chcę spać, co za gnoje, kurwa! Nie masz po co uciekać! Nie bardzo rozumiem. No kurwa, nie zacinaj się, gro, teraz.
A ktoś mi powie dlaczego... Fuck! Co się dzieje? No kurde no! Ale dupa. Nie wiem teraz za bardzo jak ustawić tą grę, bo widzicie jak jest kurde... ciulowo. Coś musimy jeszcze wymyśleć. Czego to jest kurde wina no? No nie znam, zwariować gdzieś jest ty. Dobra, jest chyba lepiej, w sensie uspokoiło się. Jak za szybko łażę, to mi to się tak dzieje. No, nie, albo w niektórych tylko w niektórych miejscach się tak. I dobrze, niech ginie. Kurwa, miałem ją. Co się właściwie z nią wydarzyło? Okej. Okay. Uśpiłem ją tak momentalnie. To było dosyć dziwne. W sensie wiecie, skoczyłem z włączonym tym przyciskiem do usypiania i ona kurwa momentalnie została raz, że uśpiona, a dwa wypierdoliłem w kosmos. Dobra, szczury niech uciekają. Aha, i znowu możemy do tej alejki wejść. Dobra. Jest tam następny kolo. Nie wiem za bardzo jak się skapną, w sensie ja jeszcze nie podlazłem do niego, a on już miał włączone, że hej, ja cię widzę. Ej, szkoda gadać. Dobra, dziwna jest ta dzielnica, zaraz wejdziemy do tego konserwatorium cholernego, tylko sobie najpierw sam zdobędziemy ten amulet, który gdzieś tu jeszcze wisi. Tu już chyba nikogo nie będzie. No właśnie, dobra. Czyli tutaj powyłączałem wszystko właściwie, aha. Już powyłączane, dobra. No, nie, ktoś tam jeszcze łazi. Słyszę jakiegoś albo dziwnego psa, albo kobietę, która jest zgwałcona i krzyczy. Nie, 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 ale tak wiecie, tak szczekająco. Trudne czasy. Trzeba mieć oczy otwarte. Dobra, zobaczmy to mroczne bliźnie. Odwraca uwagę wrogów. Okej, okay, no to średnio odwróciła. Średnio odwróciła tą uwagę, no ale dobra, niech będzie. Czyli faktycznie oni widzą po prostu... Jezus Maria, tutaj z tych gości nic nie zostało. Oni widzą po prostu mnie, tak? Tak im się przynajmniej wydaje. Dobra, cały szereg tutaj miejsc, gdzie można było wziąć i zhakować to. Dosyć mało bezpiecznie to wymyśli. Zobaczmy sobie, gdzie ten amulet jest. Nie wiem. No to, że ty zjebałaś. Dobra, tu nic nie ma, możemy wchodzić. Mamy jakichś nieżyjących ludzi. Strasznie dużo ciał. Dobra, chodźmy do góry. Oh, fuck. No dobra. Czy da się tam przecisnąć tędy? Nie sądzę. Trzeba podejść zatem od balkonu. Od innej strony. Bo widziałem tutaj coś takiego u góry. Tam jest balkonik. Pytanie, czy tam się da wejść jakoś. Bo też niestety nie wygląda, by się dało, ale też nie mam innego pomysłu. No, weźmy to tak, zróbmy. No nie, tu jest dupa. Tu nie ma jak wejść. Tam też nie ma jak wejść. Tu nie ma jak wejść. Kurde, o co tu chodzi? Okej, tam jest jakaś kładka. Widzicie kładeczkę? Tak, to chodzi o, żeby... Czyli z tego konserwatorium trzeba by tam podejść. No trudno. Te są zablokowane. I to spróbujemy faktycznie może wejść tym cieniem. O ile to się da zrobić pod wodą.
A może i się nie da? Nie, nie da się. Automatycznie mnie wywala z cienia, kiedy próbuję... Kiedy tylko wchodzę do wody. Niedobrze. Zatem musimy wejść frontowymi drzwiami. A chciałem tego uniknąć. Bo to zawsze jakoś tak lepiej by było... znienacka zajść. No to trudno. Ale ty, czekajcie, a tutaj się nie da... Ja mam wrażenie, że gdzieś tu za chwilę ktoś będzie stał, albo wyskoczy, albo coś. Okej, tu mamy sobie drzwi. No, tu jest strasznie wysoko. Chociaż... Oj. No nie da rady. Nie wejdziemy od tej strony, czyli musimy później się wrócić po tamten amulet. Dobra, próbujmy tędy wejść. Czuję się, jakbym wchodził gdzieś... A, dobra, tu były drzwi. Czuję się, jakbym wchodził do jakiegoś... no, na jakieś urbexy. Czy tak, gdzieś tak, okej, okay, frontowymi drzwiami... O, shit. Frontowymi drzwiami to nie. Chodźmy od strony piwnicy. O, patrzcie, tu jest jakieś dziwne wejście i są wyważone drzwi. Idziemy tędy. Znowu krwiogzy. Aha, tutaj są. No cóż, pan umarł. O, pewnie chciał się ten wydostać, ale nie wyszło. Zobaczymy, czy tędy przejdziemy. A tędy to ja tylko mogę tu przejść. Chciałem tą kratką wejść, a tu mam kurwa wejście. No dobra. Tego to nie zauważyłem. No nie sądzę, żebyśmy tam przeleźli. Gdzie on jest? No właśnie. Zasadniczo taka dupa, w sensie to tutaj nikt tego miejsca nie pilnuje, bo tutaj nie ma nic, nie ma tu jak wejść, trzeba by wejść od tych drzwi. Aha, to szczury sobie biegały, dobra. Trzeba by wejść przez te drzwi, a tam jest pieseł. Niedobry pieseł, ale jakbym sobie kucnął, jakbym sobie dał strzałkę usypiającą. Właśnie sobie odszedł. Muszę dowiedzieć się, czemu przebicie serca mieczem nie wystarczyło do zabicia nowej cesarzowej Delaili. Tak, 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 coś jest w pobliżu. Mamy się dowiedzieć, dlaczego Delaila jest nieśmiertelna. Znaczy, ona jest wiedźmą, więc generalnie mnie to nie dziwi, że to nie było takie proste. Okej, chyba drzwi są, no właśnie, zablokowane. Dobra, pieska się nie da uśpić, ale on nie jest żywy. Bo widzicie, co się z nim stało. Więc uważamy, że to nie jest zabójstwo. No co do chuja? Czy nie taki prosty do zabicia? Czaszka. The fuck? Co mam z tym gównem zrobić zatem? Le kurwa jaja. Okej, okay, wrzuciłem go do wody i wtedy się udało, nie? Więc nie wiem za bardzo, co powinienem zrobić, kiedy innego psa spotkam, ale tak, taka teoria moja, że to woda go zabiła, a nie to, że tunel był za ciasny. No ciekawe, skurwysyństwo nieśmiertelne. Może ona też jest takim, ta Delaila, takim psem nieśmiertelnym. Wielorybie kości sobie pozbieramy. Jakiś śmieszny, kurwa, krokodyl. Dobra, gdzieś tu był jakiś... Coś jeszcze, ryba. Ryba rybą, ale ten krwiogz mnie strasznie irytuje. Dobra. Inne rybcie. Motylki. Cudownie. Haj! Kurde, sorry, niestety moje gardło jeszcze momentami nie domaga. Nie kontroluje wszystkich dźwięków, które... O, świetnie, tutaj też jest nieżywe ciało i włamanie.
Wykorzystaj urwisko przy oknie do gabinetu, by przedostać się przez ogrodzenie. Zeskocz i wejść do piwnicy przez drzwi dla dostawców. Wystawa specjalna znajduje się na drugim piętrze. Wejdź przez pokój ochrony. Weź prototyp Rosbarrowa. Nie zapomnij wyłączyć alarmu. Łatwa kasa. Okej. Okay. Więc sobie gość tutaj chciał... Dostać się do pomieszczenia na drugim piętrze, gdzie to wykorzystaj ścianę klifu za oknem do przedostania się przez pod, następnie wejść do piwnicy przez drzwi dla dostawców, czyli tutaj do pomieszczenia z wystawą specjalną, to wszystko. Mamy pełno tych wskazówek, ale ja nie wiem, czy one nam są potrzebne i przydatne. Tu można by wejść jakoś. Nie wiem, czy mi się uda to. A, okej, okay. Wystarczył jeden bełt i drzwi otwarte. I możemy sobie zabrać amulet. Przenikliwy wrzask. Zobaczymy, co to robi. Wyjące bełty są głośniejsze, mają większe pole rażenia. Dobra, na razie to mnie to nie ten. Później się będę bawił znowu w te takie... O, klucz do archiwum, świetnie. Będę się później bawił w rozkminianie sobie znowu tych wszystkich... No, amuletów, żeby porobić te lepsze. Przedstawiciel Cesarskiego Konserwatorium potwierdził dziś, że czas zamknięcia obiektu został ponownie przedłużony i nie wiadomo, kiedy nastąpi ponowne otwarcie. Kustoszka Briana Ashworth nie była dostępna i nie mogliśmy więc poprosić jej o komentarz. Czytelnicy pamiętają zapewne plagę roztoczy, która na wystawie kolekcji Rosbarrowa, która zmusiła władze konserwatorium do jego zamknięcia niemal pół roku temu, choć krążą plotki, że nie zostali wynajęci żadni specjaliści mający zarazić sytuacji. Wystawa kolekcji Rosbarrowa miała być prestiżowym wydarzeniem sponsorowanym przez Akademię Filozofii Naturalnej z nadzieją, że przyciągnie licznych ekspertów i wykładowców z całych wysp. Ta ważna ekspozycja została zawieszona na czas nieokreślony ze względu na przedłużające się zamknięcie obiektu. Zainteresowani wystawą mogą czekać jedynie na dalsze wieści. No tak, to powiedzmy, że coś tam się dowiedzieliśmy. Okej, to jesteśmy tutaj. Na dole, tak? Nic mi ten plan nie mówi, walić to. Będziemy na czuja, ewentualnie później będę się martwił mapą. Znaczy mapę i tak mamy przy sobie, więc nie ma problemu. Dobra, tu są schodki do góry. Tu w ogóle coś mamy jeszcze. O, stare gniazdo krwiogzów. Okej, okay, to była wiedźma. A, za mało mocy mam chyba, cholera. Ruszająca, sprężynowe. Patrzę, co tutaj wziąć. Najlepiej by było to. No to jednak wiedźmy. Okej, okay, jednak sobie odpuściły. Może to jednak jakoś zrobimy w domino. Powietrze jest wilgotne, ciężkie. Czyż tu zbliżała się burza? No, spróbujmy to zrobić tak. Do kolejnego krwawego księżyca. To będzie chyba... Okej, ona polazła tam dalej. Jaki małpiszon fajny. Tu mamy wielkiego żółwia mechanicznego. I takie animatroniki, tak? Natomiast martwią mnie te gniazda. Nie wiem, najchętniej... Najchętniej bym to rzucił tu granat, ale nie chciałbym ich zabijać znowuż. Dobra, myślę, że się udało. Wiedźma kolejna. Patrzcie, jak one śmiesznie wyglądają. Ciach, 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 ciach. Dobra. Chodź tu, gnoju. Czyli co? Wychodziłoby na to, że... Kurwa, tu se... Czyli one z tu eksperymentują. Wychodziłoby na to właśnie, że ta cała plaga krwiogzów to jest wszystko sprawka wiedźm. Że to one tutaj... Co to kurwa w ogóle jest? Że to one tutaj to zaplanowały sobie i sobie eksperymentują. Wilczarz nie żyje. Że taki
Taki pies, tylko taki inny. Pióro Antona Sokołowa, dobra, poczytajcie jak chcecie, to sobie weźmiemy. Strasznie mało mamy tej formuły Adermajer. To mnie strasznie martwi. Mamy jeden amulet, który pozwala na to, że jeżeli nie mam... Jak to było, że jeżeli nie mam życia, to mi spada ta mana, ale ja bym chciał chyba w drugą stronę. Co my tu mamy? Klucz do archiwum znajduje się w biurze. Dobra, wiem. To jest archiwum, tak? Otworzyłem, świetnie. Czy nie, czy jednak było coś takiego, że... Że jak nie mam many, to mi zabiera życie. Może dziennikarz Ward zdradzi mi, dlaczego Delilah nie można zabić. No to słuchamy. Po tym jak Delilah zginęła z rąk skrytobójcy Dauda, jej magia przepadła, a sabat się rozpadł. No właśnie, nie? Zabiliśmy ją Daudem. A potem usłyszałam, jak Delilah szepcze z pustki i wiedzie mnie do Duke'a, który też ją słyszał. Wspólnie pracowaliśmy nad sprowadzeniem Delilah z powrotem na świat. No kurwa, nieźle. Po 3 lata temu w domu Aramisa Stiltona. Wszyscy ci, którzy byli z nią w Brigmor i wcześniej, poczuli powrót magii. Dołączyli też inni, nowe twarze, świeża krew. Teraz Delilah jest na zawsze nieśmiertelna. Przejęła Dunwall i niszczyno od środka zakon wyroczni. Rewidenci kierują się wskazówkami jego sióstr, a my wkrótce będziemy mieć wpływ na ich wizję i sny. Aha, czyli raz, że przejęła sobie cesarstwo, ale to nie wystarczy, bo są gdzieś tam jakieś inne władze, typu rewidenci, tak? Czy taka dosyć organizacja, powiedzmy, nie do końca chyba jej podległa, ale rewidenci są uzależnieni od tych sióstr wyroczni, tak? I to jest jakaś tam najwyższa taka, no powiedzmy, że trochę kościelna władza, ale która ma taki bardzo realny wpływ, taki, znaczy ja nie mówię, że inne kościoły nie mają, ale w sensie taki faktyczny wpływ zauważalny, tak, że się ktoś ich słucha, więc jeżeli zniszczą te wyrocznie, czyli będą na nie wpływać, czyli zniszczą jakąś tą niezależność tych sióstr wyroczni, no to wtedy rewidenci będą się słuchać dokładnie ich wytycznych, no i wtedy mają już kurwa totalnie pełną władzę wszędzie. Dobrze. Okej, słuchajcie, no tutaj jest to archiwum, tu nic więcej nie ma, tak? Bo tam widzę... Okej. Jak się tu dostać? Chyba górą po prostu. Myślę, że kończymy odcinek, dlatego że mamy już 40 minut. Bmyłam jej serce trucizną. Ale to była nasza bohaterka, czy nie? To rozmyślenia Sokołowa kolejne. Wiecie, wszyscy chętni mogą sobie czytać bez mojego udziału. No i co? Myślę, że to tyle w tym odcineczku. Tu mamy windę i mamy też gdzieś inne wejście. O, to sobie jeszcze weźmiemy. Mamy parę wejść na górę, no i będziemy się poruszać. W następnym odcinku, myślę, konserwatorium skończymy. Trzeba też pamiętać o tych wszystkich runach i amuletach, żeby pozbierać. No i to tyle. Kurczę, jak... Kojarzycie, co może być problemem, że takie te spadki klatek są takie miejscowe czasem, często zazwyczaj jak biegam i raczej w otwartych przestrzeniach, co powinienem pozmniejszać, co pozwiększać, bo czasem po prostu dzieje się dokładnie na odwrót, czyli my coś zmniejszamy, mając nadzieję, że będzie lepiej, tak, zmniejszamy jakieś detale, okazuje się, że to ten downgrade jest dużo bardziej przetwarzany niż ten wyższy stan. W każdym razie, jak macie jakieś rady, to dajcie znać. Ja się z wami żegnam, dziękuję serdecznie za oglądanie. Jak się podobało, to skomentujcie, pamiętajcie tam ocenić film i w ogóle obczajcie karty. No i cóż, zapraszam na materiały takie bardziej przygotowane, które się niebawem pojawią, albo już się część pojawiła, nie wiem kiedy ten odcinek pójdzie, ale nie, powiedzmy, że się pojawią na kanale jeszcze, więc tam jeżeli chodzi o Preya, jeżeli chodzi o Darksiders, to zobaczycie sobie. I to tyle, teraz już koniec, do widzenia, bye!